Nagroda Wyjątkowa Kobieta Gminy Mielec stanowi docenienie ich działalności, niezwykłego zaangażowania i osiągniętego sukcesu. Nagroda ma również podkreślić rolę kobiet w życiu rodzinnym, społecznym oraz pokazać wyróżniające się mieszkanki naszej gminy jako przykład dla młodszego pokolenia. Po raz pierwszy nagrody wyjątkowym kobietom gminy Mielec zostały wręczone w 2011 roku. W 2017 nagrody wręczane będą po raz siódmy. W dzisiejszym dniu wyróżnione zostaną wyjątkowe kobiety gminy Mielec w pięciu kategoriach. I są to kobieta przedsiębiorcza, oświata i wychowanie, kultura, gospodyni roku i działalność społeczna. Kategoria kobieta przedsiębiorcza to kategoria, w której zostają nagrodzone kobiety za niezwykłe zaangażowanie w rozwój przedsiębiorczości i osiągnięte sukcesy w działalności gospodarczej. W poprzednich latach nagrody te otrzymały panie. W 2010 roku pani Teresa Maziarz z Woli Mieleckiej, w 2011 pani Helena Kowalska z Trześni, w 2012 pani Helena Dulz-Rzędzianowicz, w 2013 pani Anna Kolisz z Chorzelowa, w 2014 pani Zdzisława Zając z Podleszan, w 2015 pani Maria Duszkiewicz z Chorzelowa. W dniu dzisiejszym tytuł Kobiety Przedsiębiorczej Anno Domini 2016 otrzymuje pani Małgorzata Graniczka z Chorzelowa. Ale zapraszam również pana wójta i pana przewodniczącego. Ja jestem ekspozycyjny do obsługi klientów detalicznych, wykonując przy tym indywidualne projekty kominków i ich montaż. Produkuję obudowy kominkowe. Kategoria kobieta przedsiębiorcza. Chciałem, dlatego że dosyć dobrze się znamy, kominki, ciepło, to nie tylko ciepło z kominka, ale ciepło rodzinne. Jest to naprawdę wspaniała rodzina i gratuluję z całego serca. Oczywiście pani od nas nie ucieka, tylko zajmuje miejsce za szczególne osiągnięcia w zakresie pracy oświatowej i wychowawczej wśród dzieci i młodzieży. W poprzednich edycjach nagrody tę otrzymały w 2010 roku pani Celina Szymańska z Trześni, w 2011 pani Agnieszka Czepiżak z Chorzelowa, w 2012 pani Bożena Badekuła ze Złotnik, w 2013 pani Elżbieta Żuchowska, PESDA z Woli Mieleckiej, w 2014 pani Alina Pogoda z Rydzowa i w 2015 pani Halina Cygan z Podlesia. Za rok 2016 nagrodę wyjątkowa kobieta gminy Mielec otrzymuje pani Barbara Kawalec z Podlesia. Pani Barbara Kawalec jest dyplomowaną nauczycielem matematyki i przyrody w Zespole Szkół Podleszane. W swoim zawodzie pracuje 27 lat. W zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej pani Barbara może poszczycić się bardzo, bardzo dobrymi wynikami osiągniętymi w konkursach wiedzy matematycznej. Dydaktyczno-wychowawczą otrzymała dwukrotnie nagrodę wójta gminy Mielec w roku szkolnym 2013-2014 oraz 2016-2017. To uczy matematyki i uczy liczyć na siebie. Także dziękujemy bardzo za te za tą wspaniałą pracę na rzecz społeczności lokalnej, ale także szerzenie dobrego imienia naszej gminy poprzez to, że dzieciaki uczestniczą w różnego rodzaju konkursach, reprezentując naszą gminę. Serdecznie bardzo dziękuję. Oraz upowszechniania i promowania czytelnictwa wśród mieszkańców gminy Mielec. Tę kategorię w 2010 roku otrzymała pani Dorota Kieraś-Drychowska, w 2011 pani Bożena Telega, w 2012 pani Wiesława Weronika z Górak z Podleszan, w 2013 pani Grażyna Pieruk, Podlasz z Woli Chorzelowskiej, w 2014 pani Daniela Pietrycha z Chorzelowa, w 2015 pani Anna Surowiec z Chorzelowa. W siódmej edycji nagrody wyjątkową kobietą gminy Mielec 2016 zostaje pani Zofia Załucka ze Złotnik. Udostępnia, opracowuje, gromadzi księgowym, przeprowadza cykliczne imprezy, m.in. pasowanie na czytelnika, maraton czytania, konkursy, spotkania z bajeczką, cała Polska czyta dzieciom. Jest także współorganizatorem Narodowego Czytania.
Biblioteka współpracuje ze Społeczną Szkołą Podstawową oraz Społecznym Przedszkolem Promyczek z Łodnika. W kwietniu 2013 roku pani Zofia została sołtysem z Łodnika. Do pani sołtys wielokrotnie się zwracałem i przebywałem do tej miejsca pracy. Pani Zosi zawsze w otoczeniu tych dzieciaków. Bardzo zadowolona z pracy. Tylko życzę sobie takiej dalszej współpracy. Dziękuję serdecznie i gratuluję. Pan wójt coś w tym roku wyjątkowo, tak? Mało całuśne, nie wiem, co się stało. Słońce świeciło. Był to kategoria, w której wyróżniono kobiety za niezwykłe zaangażowanie w działalność społeczną w środowisku kobiet oraz przekazywanie doświadczeń młodemu pokoleniu. Po raz pierwszy gospodynią roku 2010 została pani Krystyna Pazdek z Książnic, w 2011 pani Genowefa Krawiec z Woli Mieleckiej, w 2012 pani Sofia Cichoń z Chorzelowa, w 2013 pani Krystyna Puszkiewicz z Chrząstowa, w 2014 pani Dorota Dąbrowska z Chorzelowa i w 2015 pani Bogumiła Pogoda z Książnic. Gospodynią roku 2016 zostaje pani Halina Cebula z Goleszowa. Z mężem prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 10 hektarów. Pracuje także 15 lat w Zespole Szkół Ekonomicznych w Mielcu. Pani Halina znana jest z zaangażowania w pracę społeczną. Od 17 lat jest aktywną działaczką koła gospodyń wiejskich w Goleszowie, a od 2015 roku jest jego przewodniczącą. Za szczególne zaangażowanie w działalność społeczną w naszej gminie. W ubiegłych latach nagrodę tę otrzymały. W 2010 roku pani Danuta Zaręba z Podleszan, w 2011 pani Wanda Mika z Książnic, w 2012 pani Elżbieta Węgrzyn z Książnic, w 2013 pani Kazimiera Kabryś z Woli Chorzelowskiej, w 2014 pani Elżbieta Węgrzyn z Książnic, w 2015 pani Maria Węgrzyniak z Rzędzianowic. Wyjątkową kobietą Anno Domini 2016 w kategorii działalność społeczna zostaje pani Danuta Wiącek z Woli Mieleckiej. W 2010 roku wstąpiła w szeregi koła gospodyń wiejskiej w Woli Mieleckiej. Od początku swojej pracy społecznej w kole wykazywała się olbrzymim zaangażowaniem w pracę. Dlatego też w 2015 roku została wybrana przewodniczącą i w tym samym roku wystąpiła z wnioskiem o założenie stowarzyszenia, które zostało zarejestrowane w sądzie w dniu 15 października 2015. Wielokrotnie wolońskie wieńce zdobywały nagrody i wyróżnienia na podkarpackim konkursie wieńca dożytkowego w Radomyślu Wielkim. Pani Danuta jest bardzo cenioną osobą, znaną z życzliwości, zaangażowania społecznego, pomocy potrzebującym, zawsze jest uśmiechnięta, co widać, i pełna życia. Jest matką dwójki dzieci i szczęśliwą babcią. To jeszcze raz gorące brawa. Do pani Danusi, no ja tak bardzo krótko, dlatego że tak dużo tych osiągnięć jest za pracę, za trud włożony w to, co się dzieje na Woli Mieleckiej. Oczywiście przy pomocy Sofisu, pani Bożenki, bo nie byłoby po prostu tego wszystkiego, gdyby nie wspaniała współpraca. I oczywiście też i przewodniczącego. Proszę państwa, szkoda, że wiele jest występów, które i w Chorzelowie, i na Woli Mieleckiej odbywają się, a tak mała garstka ludzi po prostu uczestniczy w tym. No, z różnych względów. No, nie mamy też tak obszernej sali, żebyśmy mieli do kultury, to byśmy tu pokazali. Także serdecznie gratuluję i dziękuję, że jest pani tutaj. Bo naprawdę bez niej byłoby trudno. Dziękuję kapitule za wyróżnienie. No a przede wszystkim to dziękuję moim koleżankom, bo to dzięki nim jestem tutaj. Dziękuję bardzo. Dobrze? Mogą przybyć tutaj każdej pani z naszej gminy i spoza, i tym dużym, i tym malutkim, które tu siedzą. Chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia, przede wszystkim zdrowia, zadowolenia, spełnienia marzeń, żeby każdy dzień był z takim szerokim uśmiechem na twarzy, żeby się realizowały wasze te marzenia.